Na program zaprasza Bonimet, producent suplementu diety Nefrobonisan, wspomagającego nerki i drogi moczowe. Witam Państwa w kolejnym odcinku naszej serii. Dzisiaj kolejny temat, który oczywiście zaczerpnięty jest z pytania, które spłynęło do nas internetem. Pomóżcie, ból brzucha z lewej strony od 2 tygodni, badanie USG wykazało piasek w nerkach, ból jest kłujący, ale często rozlewa się na cały brzuch. Czy ten piasek tak długo może męczyć? Może, choć przyznam się, kolka nerkowa trwa najczęściej krócej. Niemniej jednak może tak być, że osoba, która doświadczyła takiej dolegliwości, nie doświadcza tylko dwutygodniowego schodzenia czy ewakuacji się piasku z dróg moczowych, tylko doświadcza też innych konsekwencji tego procesu. Trzeba pamiętać o tym, że piasek nerkowy przypomina drobiny szkła i przejście takiego proszku przez drogi moczowe, przez moczowody, no uszkadza moczowody, pęcherz moczowy i to może dłuższy czas boleć. Może być też tak, że taki stan ulegnie nadkażeniu i na przykład powoduje to stan zapalny w moczowodach, w pęcherzu moczowym i też będzie to wtedy powodowało ból. Tak więc może, niemniej jednak zachęcam do tego, aby taka osoba zwróciła się do lekarza i w ogóle była pod kontrolą lekarza, dlatego że samo USG nie wystarcza. Pamiętajmy, że bóle brzucha to nie jest od razu kolka nerkowa, czy żołądek, czy jelita. My nie wiemy tak naprawdę, dlaczego boli brzuch. I pamiętać należy, że po lewej stronie znajduje się również trzustka, jelita, żołądek. No, może tam być naprawdę bardzo wiele przyczyn, więc należałoby się zwrócić do lekarza i przejść stosowne badanie lekarskie oraz stosowne badania laboratoryjne. Ale wracając do kwestii nerkowej. Gdy to jest rzeczywiście piasek i on powoduje takie objawy i jest w ogóle tendencja do tworzenia się piasku nerkowego, to zioła się tutaj świetnie sprawdzają. My najczęściej używamy surowców o działaniu moczopędnym, przeciwzapalnym, przeciwbakteryjnym, bo takie połączenie dopiero daje najlepsze efekty. Zachęcamy zatem do spożywania mieszanek ziołowych, bogatych w liść brzozy, ziele nawłoci, ziele skrzypu, ziele mniszka, liść brusznicy. To są wszystko surowce o działaniu moczopędnym, przeciwzapalnym i przeciwkamiczym. Często kamica jest konsekwencją tego, iż ma się przewlekły stan zapalny, bakteryjny w obrębie dróg moczowych i na tych konglomeratach bakteryjnych tworzą się jak na źródle krystalizacji kamienie. Więc trzeba zadbać o to, żeby stanu zapalnego w drogach moczowych nie było. Należy też dużo pić, bo wypłukanie z dróg moczowych czy bakterii, czy też krystaloidów, które tam się tworzą, tych kryształów kamieni, piasku, jest bardzo ważne. I połączenie tych ziół, o których tu powiedziałem, receptura zresztą przykładowa, którą stosujemy w naszym Centrum Ziołolecznictwa jest na ekranie, jak zawsze, jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Czyli dużo pić, na przykład napary ziołowe i takie uderzenia wodne będą korzystnym efektem i dobry efekt terapeutyczny będą wywoływać. Sponsorem programu był Bonimet, producent suplementu diety Nefrobonisan, wspomagającego nerki i drogi moczowe.